Witam Państwa w gorących pytaniach. Dzisiejszym gorącym pytaniem jest, po co światu Konfederacja, a de facto chciałbym spytać o przebieg kampanii wyborczej, bo spotykamy się ze Sławomirem Mentzenem, partia Korwin i Konfederacja. Będzie jeszcze pan Marek Jakubiak, który uknął gdzieś w korkach na mieście, więc na razie czekamy na niego spokojnie. Jak kampania? Całe szczęście kampania już się kończy. Zostało jeszcze jakieś 12 godzin do ciszy wyborczej. To było bardzo ciężkie kilka tygodni. W dodatku była to już trzecia kampania w ciągu niecałego roku kalendarzowego, bo najpierw były wybory samorządowe, potem europejskie, teraz parlamentarne, więc naprawdę wszyscy, którzy brali udział w tych trzech kampaniach, mają już po prostu dosyć. Okej. Okay. Zamysłem naszego spotkania było to, żeby udzielić wam głosu, bo byliście ignorowani przez główne media przez długie tygodnie. W zeszłym tygodniu, kiedy zaproponowałem to spotkanie, nic nie wskazywało na to, żeby to się zmieniło. Tymczasem ostatni tydzień to eksplozja Konfederacji w mediach. Nawet telewizja publiczna stwierdziła, wow, istnieją. Tak, przy czym poziom komentarzy telewizji publicznej jest poniżej wszelkiego poziomu. Nie chciałbym za bardzo... A pan na myśli pierwsze dementi? W sensie pierwsze... No to przejdzie, mam wrażenie, że do historii przeprosin. To kojarzą mi się słynne przeprosiny chyba Leppera pod adresem Tomaszewskiego albo Tomaszewskiego. Tak, że to nie bandyta z Łodzi, tylko z Pabianic. Tak, zobaczmy więc... może, jak TVP przeprosiło Konfederację za pomijanie jej w swoich prezentacjach kampanii wyborczej. Zacząć od doskonałej dla Polski informacji o Nagrodzie Nobla dla naszej pisarki, ale wbrew temu, co zamierzaliśmy, musimy zacząć od sprostowania, bo taki układ wiadomości zredagował sąd, wskazując, co ma być pierwszym materiałem, tym samym ingerując w pracę redakcji. Przepraszamy za pominięcie informacji o wsparciu udzielonym Jakubowi Baryle przez polityków Konfederacji. Niniejszym przepraszamy Komitet Wyborczy Konfederacja Wolności i Niepodległości za to, że w wyemitowanym w dniu 29 września 2019 roku głównym wydaniu wiadomości przedstawiliśmy nieprawdziwe informacje na temat wsparcia dla 15-letniego Jakuba Baryły, który w sierpniu z krzyżem w ręku stanął na trasie marszu LGBT w Płocku. Niezgodnie z prawdą wskazaliśmy, że jedynie politycy Prawa i Sprawiedliwości wstawili się za Jakubem Baryłą. Jak Państwo widzą, w kampanii wyborczej wszystkie chwyty są dozwolone. Sąd skazuje nas za niepodanie informacji, która nie była dostępna w żadnym innym dużym medium, informacji, której nie podała żadna duża telewizja. Trudno nie traktować tego jako ingerencji w niezależność dziennikarską, a absurdalność tego wyroku polega na tym, że równie dobrze można nas skazać na przykład za to, że nie podaliśmy, czy może nie podamy, że Konfederacja również cieszyła się z Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk. Strasznie to długie było, ale to jest chyba drugie przeprosiny, bo pierwsze były jeszcze bardziej kuriozalne. Tak, chodziło mi właśnie o te pierwsze przeprosiny, tych jeszcze nie widziałem. Wygraliśmy szereg procesów z Telewizją Polską, ponieważ Telewizja Polska notorycznie kłamała na sprawach dotyczących Konfederacji. Następnie, jak kłamała? Jakie przykłady może? Chociażby cytowała sondaże, które wskazywały, że wchodzimy do parlamentu, komentując, że nie wchodzimy do parlamentu. Przekazywali nieprawdziwe informacje, tak jak w przypadku właśnie Jakuba Baryły, kiedy wygrywaliśmy w sądzie sprawę i wiadomości miał nas przeprosić, to w tych przeprosinach znowu wskazywali na jakieś nieprawdziwe rzeczy, komentowali to wbrew prawu, więc Telewizja Polska zachowywała się w sposób całkowicie skandaliczny. Zresztą pozostałe telewizje przez pierwsze tygodnie kampanii pomijały nas całkowicie. Była sytuacja, kiedy prezenter wymieniał wszystkie komitety i zapominał o komitecie numer 4. W innej telewizji to był chyba... Ale o piątym już nie zapominał. Tak, o piątym nie. I pamiętam, to mnie bardzo właśnie bawiło, bo niektórzy publicyści mówili, że o nas się nie mówi, bo jesteśmy nudni. To moje pytanie było takie, czemu cyfra 4 akurat jest taka nudna? Czy ona jest nudniejsza od 3 czy 5? Myślę, że wszystkie są tak samo ciekawe. I w telewizji Polsat chyba w wydarzeniach z kolei była informacja, że kandyduje, bierze udział w wyborach 5 komitetów. PiS, Platforma, PSL, Kukiz oraz Lewica. No 5, zgadza się 5. Tak, wszystko się zgadza. O nas zapomnieli, więc to przemilczanie w pierwszej części kampanii miało takie karykaturalne wręcz rozmiary, ale muszę uczciwie przyznać, że ostatni tydzień kampanii zwłaszcza, ale to już zaczęło się 2 tygodnie przed wyborami, zarówno Polsat, jak i TVN zaczęły rzetelnie relacjonować kampanię wyborczą, zaczęli zapraszać nas do programów publicystycznych, zorganizowali szereg debat wśród dla najważniejszych polityków wszystkich komitetów, więc muszę powiedzieć, że ostatni tydzień, to jestem pod wrażeniem pracy zarówno telewizji Polsat, jak i telewizji TVN, wreszcie pokazują, jak wygląda rzeczywistość. Po TVP niestety nic lepszego się nie spodziewam i nie sądzę, żeby tam się zmieniło coś w najbliższej przyszłości. Ja myślę, że to może być niesprawiedliwa ocena, bo jeżeli, ja to odbierałem troszeczkę inaczej, że skoro was nie pokazują, albo pokazują w krzywym świetle, to skoro jesteście antysystemowcami,
a telewizja systemowa pokazuje, że jesteście ogromnym zagrożeniem, w związku z tym, że was nie pokazuje, bo to widać zagrożenie jedyne, to jest jakaś promocja, tak? Bo ten antysystem, wyborcy mówią tak, aha, czyli jak mam do wyboru po prostu tych, tę bandę czworga, tak? Mówi Korwin-Mikke. I tych, którzy nie pokazują, to ja zagłosuję na tych, którzy nie pokazują, bo to muszą być nasi ludzie. Taka promocja mogła być po prostu. Tak, wśród części elektoratu zaszedł taki efekt. Wiele osób mówiło nam, czy też widzieliśmy w komentarzach, że zagłosujemy na Konfederację, bo z jakiegoś powodu ich tak w tej telewizji traktują, ale niestety jest znacznie więcej ludzi, którzy czerpią informacje z telewizji i jeżeli nie dowiedzą się z telewizji o naszym istnieniu, to nie będą mogli podjąć decyzji o głosie na nas, bo po prostu nie będą wiedzieć, że my istniejemy. Więc niestety w szerokiej rzeszy wyborców, to niepokazywanie oczywiście szkodzi. No ale z kolei telewizje, szczególnie publiczne, telewizje w ogóle oglądają i to wskazują badania, głównie starsi ludzie. To nie jest raczej wasz elektorat. Wasz elektorat siedzi w internecie, tak? Tak, tylko... Więc nie sądzę, żeby jakaś na przykład starsza pani oglądająca w telewizję polską zobaczyła, wow, jaki fajny ten bossa, który na niego zagłosuje, bo mądrze mówi. Czy wręcz przeciwnie, pani starsza mogłaby stwierdzić, wow, fajny ten bosak zagłosuje? Myślę, że starsza pani stwierdziłaby, że bosak jest fajny i warto na niego zagłosować. Dlaczego starsze osoby na nas nie głosują? Przede wszystkim, że dlatego, że nie wiedzą o naszym istnieniu, bo wiedzy nie czerpią z internetu, tylko z telewizji. I w jakiejś części elektoratu powinniśmy być taką konserwatywną, prawicową alternatywą dla Prawa i Sprawiedliwości i przekonany jestem, że gdyby Telewizja Polska rzetelnie relacjonowała kampanię wyborczą, to część starszych wyborców by na nas zagłosowała, ponieważ poglądy tych ludzi zgadzają się z poglądami naszymi. Niestety w wyniku działania telewizji większość emerytów jest przekonana, że jedyną alternatywą dla Platformy jest PiS. Jeżeli nie chcą dalszych rządów prawa Platformy Obywatelskiej, muszą głosować na Prawo i Sprawiedliwość. No tak, ale jak emeryci słyszą, że chcecie skasować ZUS, to raczej nie pociągacie ich ze sobą zbyt daleko. Tak, hasło likwidacji ZUS-u nie jest tym hasłem, które przebija się do emerytów, ponieważ każdy emeryt od razu pomyśli, że jeżeli chcemy zlikwidować ZUS, to chcemy zabrać mu pieniądze, chcemy sprawić, żeby on nie dostał swojej emerytury. Więc przekaz z likwidacją ZUS-u z całą pewnością nie jest skierowany do osób starszych i staramy się zawsze powtarzać, że oczywiście szanujemy prawa nabyte i każdy emeryt dostanie swoją emeryturę, nawet gdybyśmy ZUS zlikwidowali. Nie jesteście bez winy, o czym za chwilę porozmawiamy, bo to trzeba dwie strony przedstawić, a tymczasem studio krzyczy mi do ucha, że mają jakiś klip, który koniecznie trzeba puścić w tej chwili, więc zobaczmy, co za klip przygotowało studio. Musimy wyzwolić energię Polaków, to jest nasze zadanie. W łapie mam i skreślić kogoś mogę. Ulotki czytam sam, banery ruszał na dworze. Na kogo głos mój dać? Ktoś może mi podpowie. I widzę plakat tam, przy którym tracę głowę. Obniżą, obniżą, obniżą nam podatki. W portfelu większy hajs zostanie na wydatki. I puka, i puka, i puka ktoś do drzwi. Zrobi migrantom to pod powelami. Na Federację głos na pewno. Jeśli umiesz tylko liczyć pęko. Na Konfederację ja na pewno. 13 daj im głos królewno, na Konfederację głos na pewno. W międzyczasie pojawił się pan Marek Jakubiak. Witam pana, były Konfederata. Dlaczego? Czy nie? Pan nie był w Konfederacji przez jakiś czas? Ja startowałem z listy Konfederacji, ale to nie znaczy, że byłem Konfederatą. Oj, wyczuwam wrogość straszliwą. A. No dobrze, witam pana. Wrogość? Dlaczego wrogość? No nie wiem, jakoś, ten korek tak pana ten zdobował. Nie, no z Krakowa tu jadę na, że tak okay. Powiem... Z pociągu wysiadłem i na taksówkę pół godziny czekałem, znaczy, ze smogu trafił pan do czystego miasta, to chyba trzeba by się cieszyć tylko i wyłącznie. Materiał wyborczy, który wstrząsnął wszechświatem, bo to jest oficjalny materiał wyborczy Konfederacji. To był dowcip, żart, czy wręcz przeciwnie celujecie do publiczności, która stwierdza, wow, jaka fajna muzyka. Mam wrażenie, że z lekką pogardą odnosi się pan do części elektoratu i do części zwolenników muzyki disco polo. Muzyka disco polo jest bardzo popularna w Polsce. Wiele osób słucha takiej muzyki. Nie jest to oczywiście moja stylistyka. Ja disco polo nie słucham. Mi ten spot do końca się nie podoba, ale on nie mi ma się podobać. On ma się podobać wyborcom. Czyli to poważnie zrobione. I wyborcy zweryfikowali ten spot pozytywnie. On miał już setki tysięcy wyświetleń na YouTubie. Nie był promowany. Ludzie sami go szukali, więc z całą pewnością podobał się części wyborców, części elektoratu.
Oglądalność do mnie nie przemawia, bo pato streamerzy mają jeszcze większą, ale rozumiem, że panu się do końca podobał ten spot, ale on jest całkiem na poważnie. To jest oficjalny spot Konfederacji. Wypuściliśmy wiele spotów, to jest jeden z nich. Dobrze, pytanie do obu panów, bo ukazał się chyba wczoraj artykuł w Gazecie Polskiej, który nawołuje panów do tego, żeby w ogóle zeznawać z wyborów, bo i tak nie macie szans. Może zobaczmy ten artykuł, w sensie okładkę z jednej z gazet, w sensie już podałem tytuł gazety, to nie jest żadna tajemnica. Proszę bardzo, Kukiz, Konfederacja, w domyśle wszystkie planktony, idźcie sobie do domu, bo psujecie zabawę dorosłym. Panie Marku, jak pan ocenia tego typu odezwy? Znaczy, coraz częściej się w ogóle spotykam z tym, że jacyś tam ludzie wzywają jednych, a to drugich, nie bierzcie udziału, bo to głos zmarnowany. No to ja chcę przypomnieć, że Polska jest jednak krajem demokratycznym, każdy ma własny głos i ma prawo, święte prawo głosować na co on chce. Natomiast takie teksty są zwykłą bezczelnością i nie idzie tego inaczej nazwać, jak tylko arogancją lekceważącą w ogóle wszystkich i wszystko. Władza nie jest dana raz na zawsze. Trzeba sobie to wbić do głowy i nie wypisywać takich bzdur. To pewnie pan Sakiewicz pisał, jak znam życie. Podejrzewam, że to jego gazeta. No to ja wiem pewnie, kto to napisał, bo to jakby charakter widzę podpisany pod tym. Ten ciąg takich zdarzeń, arogancji ciągnie się od Europarlamentu. On się ciągnie również za Konfederacją, on się również ciągnie za moją osobą. I szczerze mówiąc, ręce opadają. Po prostu ludzie, i to na szczeblach dość wysokich, nie rozumieją demokracji, zasad demokracji. No może uznają, że gra idzie o tak wysoką stawkę, że po prostu zagrażacie... O koryto. Dokładnie o koryto. Oj, ten zarzut właśnie bardziej bym postawił do małych ugrupowań, bo te duże jednak mają siłę przebicia później, jak wejdą gruby i mogą robić szerokie rzeczy. Owszem, też przy korycie, ale jak tak patrzę na te małe właśnie ugrupowania, to poza tym, że właśnie dostaniecie się panowie do pieniędzy publicznych, szanse na zrealizowanie jakichś projektów są chyba niewielkie. Panie w... Mencen, przepraszam. To nie jest do końca tak, jak pan mówi. Przede wszystkim uważam, że oni doskonale rozumieją właśnie, na czym polega demokracja, rozumieją, na czym polega ordynacja wyborcza i wiedzą, że jeżeli do Sejmu nie dostanie się PSL oraz Konfederacja, to PiS będzie miał większość w parlamencie. Jeżeli my i PSL przekroczymy próg wyborczy, to tej większości nie będzie. Przypominam, że w roku 2015 Korwinowi zabrakło 30 tysięcy głosów, żeby dostać się do Sejmu i gdyby zdobył te 30 tysięcy głosów, to PiS nie miałby większości. I oni tam wiedzą, że można mieć naprawdę 45%, a nie mieć większości w Sejmie dzięki ordynacji Donta. Dlatego ten atak jest skierowany w nas, żebyśmy nie przekroczyli progu wyborczego. No dobrze, ale w związku z tym, że macie szansę przekroczyć, nagle koalicjanci do was odezwali. Na przykład Platforma Obywatelska, ustami pana Neumanna, powiedziała, że Konfederacja jest pewnikiem, jeśli chodzi o wspólną koalicję antypisowską. Co przy waszej antypisowskiej retoryce? No, zabrzmiało mniej niepoważnie, niż by się mogło wydawać. Pan Neumann jest człowiekiem skompromitowanym, człowiekiem niepoważnym i nie wiem, czemu próbuje teraz skompromitować Konfederację swoją osobą. Jest całkowicie oczywiste, że nie ma możliwości na zawiązanie koalicji pomiędzy Konfederacją a Platformą Obywatelską. Do Platformy pod wieloma względami jest nam znacznie dalej nawet niż do PiSu. Ja przypominam, że cały ten ruch antysystemowy, z którego wzięła się Konfederacja, z którego wcześniej wzięła się Partia Korwin, Ruch Narodowy, czy nawet Kukiz, to był ruch sprzeciwu przeciw rządom Platformy Obywatelskiej. My powstaliśmy w latach 2011-2012-2013 właśnie w kontrze do rządów Donalda Tuska i potem Ewy Kopacz, więc zarzucanie nam jakiś ciągot do Platformy Obywatelskiej jest śmieszne. No podobnie zresztą jak Kukiz 15 powstał z tych samych powodów, tak, niezadowolenia w stosunku do establishmentu, który ówcześnie rządził. Panie Marku. No tak, ale z drugiej strony Korwin występuje i mówi nawet z diabłem, aby zrealizować własne postulaty. I tutaj pytania w głowie, znaki zapytania się pojawiają. Bo z diabłem to znaczy z kim? Z każdym. Z każdym. I tak taka retoryka ze strony części polityków Konfederacji, w tym Roberta Winnickiego, padała w mediach i nie ma co tego ukrywać. Natomiast co do Neumanna, oni są w bardzo trudnej sytuacji.
w sytuacji są takiej, że mają bardzo skrajne lewicowe ruchy u siebie. I o ile Neumann szczerze powiedział, że widziałby taką współpracę, bo przecież Platforma Obywatelska niedawno krzyczała przynajmniej wobec, że mają, predestynują do nazwy Chadecja, i prawdę powiedziawszy, przyjmując do siebie, że tak powiem, ruchy lewicowe, skrajnie lewicowe, zaprzeczają temu, co mówili. Ja wczoraj w Krakowie na debacie mówiłem w telewizji o tym, że Platforma kojarzy mi się z bardzo labilną partią, która tak naprawdę rano mówi co innego, wieczorem mówi co innego. Przypomnijmy, pan Schetyna mówił o uchodźcach. Tak, przyjmiemy, za chwilę mówi, nie przyjmiemy. Nie przyjmiemy. A kto to są uchodźcy na końcu? Więc to samo z Neumannem, bo on o godzinie dosłownie 14 tweeta popełnił takiego, że on przeczytał ten program i że to nie jest ten program, on nie będzie już z Konfederacją współpracował. Wcześniej nie znał. Ale o tym rozmawiam w drugiej części naszego programu. Właśnie pierwsza dobiegła końca. Dziękuję, że panowie przybyli obaj i możemy się zobaczyć na wizji w telewizji. Witam państwa w drugiej części gorących pytań, w trakcie których spotykamy się z przedstawicielami mniejszych ugrupowań, ale niezwykle istotne na naszej scenie. Pan Sławomir Mentzen, Konfederacja, partia Korwin. Dzień dobry. Dobrze mówię. Tak. Dobrze, no to bardzo dobrze. Pan Marek Jakubiak, bezpartyjni samorządowcy, dobrze tak mówię? Tak jest, Federacja dla Rzeczpospolitej. Jak pan ocenia, bo rozmawialiśmy pierwszą część na ten temat, a chciałem pana zdanie podzielić, jak pan ocenia kampanię wyborczą, która właśnie dobiega końca za parę godzin? Ona się różniła czymś od poprzednich, była bardziej brutalna, mniej brutalna, nudna, była, ciekawa? Do tej pory nie zdarzyło się jeszcze w tak dziwny sposób weryfikowania podpisów, a tych podpisów jest jakaś masakra. A na was chyba donieśli Konfederacja. Część z nich, nawet wiem, którzy. Natomiast... Nie, ja. Nie, absolutnie. To nie jest część Korwinowa. Natomiast, proszę państwa, po prostu trzeba było zebrać ponad 200 tysięcy podpisów w 47 okręgach. Przepraszam, co ja gadam. W 27 okręgach zebraliśmy pełne komplety podpisów po 6-7 tysięcy czasami, tak jak to miało miejsce w Warszawie i w Krakowie na przykład. I o ile inne komitety, PKW sprawdzała przez 2-4 godziny, po prostu sprawdzali czytelność, wyrywkowo podpisy sprawdzali, to w Krakowie, dam taki przykład na sobie, 4 dni nam sprawdzali 6900 podpisów. 4 dni nam sprawdzali. Pytam się, czy to jest normalne? No nie, dotąd sprawdzali, aż znaleźli. W Krakowie nie mogli znaleźć i wiem dlaczego. Dlatego, że ja listy, które przychodziły pocztą, nie wprowadziłem do obiegu, czyli nie wprowadziłem do podpisów. Natomiast tam, gdzie pocztę przyjmowali, okazało się, że znajdowali się nagle jacyś nieboszczycy, jakieś w ogóle cuda na kiju. Masa ludzi pracowała ciężko, przypomnę, że to były 30-stopniowe upały. Musieliśmy ludziom tłumaczyć, dlaczego te podpisy, po co te podpisy, dlaczego muszą NIP, ten PESEL podawać i tak dalej, i tak dalej. Jestem o tyle przygnębiony, że szkoda po prostu tej pracy, takiej ciężkiej, tyrającej pracy w całej Polsce. A co to było specjalnie robione? Ja nie mam pojęcia, to jest tak jak Konfederacja, wtedy startowałem z list Konfederacji do Europarlamentu. Jest 6 z czymś, rano się budzimy, 200 tysięcy ludzi gdzieś zginęło. To są jakieś cuda, no ja po prostu w cuda nie wierzę, za stary już jestem miś na to. I szczerze powiem, wykluczono nas z obiegu dzisiaj ogólnopolskich komitetów, a więc uniemożliwiono nam tak naprawdę wzięcie takiego czynnego i skutecznego udziału w kampanii. Oczywiście bierzemy udział w kampanii, nie ma to tamto, demokracja, tak jak mówię, ma swoje prawa, natomiast prawda jest taka, że no przykrość wielka, dlatego że gdyby bezpartyjni samorządowcy i Federacja dla Rzeczpospolitej brała dzisiaj w udział jako 6 komitet ogólnopolski, sytuacja polityczna zupełnie by inaczej wyglądała. Dlaczego nie poszliście razem? Bo to jest pytanie, które stawię sobie osób od czasu eurowyborów, bo to była duża, silna grupa, pan też w niej brał udział i nagle po eurowyborach, w których byliście nawet nie o włos, tylko w piątek wieczorem jeszcze dostaliście się do parlamentu, okazało się rano w sobotę, czy rano po wyborach się, inny dzień tygodnia, okazało, że jedna konfederacja wypadła i nagle zaczęło się sypać. Jaki był powód waszego rozstania?
Jak to? No więc tak, Konfederacja to był w ogóle na parlament europejski, że tak powiem, porozumienie zawarte, koniskowca. Czyli coś jak Koalicja Europejska. Czyli po prostu do parlamentu europejskiego zawarliśmy, że tak powiem, taki pakt i razem żeśmy poszli do tego. Ja w sposób uzupełniający wręcz Federację dołączyłem, żeby pomóc w tych wyborach, a przy okazji chciałem sprawdzić, co Federacja potrafi sama. Natomiast jeżeli chodzi o parlament polski, od tego momentu zaczęły się dyskusje o kształt Konfederacji. I w momencie budowania tego kształtu ja po prostu nie przystąpiłem do Konfederacji, uznając, że ten kształt mi nie odpowiada. Panie Sławomirze? No, przyczyny były oczywiście polityczne. Konfederacja jest cały czas sojuszem wielu różnych ugrupowań, jest szeroką koalicją. Jak w każdej koalicji, każdy musi się trochę posunąć, ponieważ nie ma możliwości, żeby zadowolić oczekiwania wszystkich. I tak się złożyło, że niektórzy nie byli zadowoleni z tego, że muszą się zmieścić w ramach tej koalicji, ale to, co pokazuje, że nasze propozycje były rozsądne, to, że właściwie wszyscy, którzy się z nami nie dogadali, którzy stwierdzili, że na tych warunkach, które były proponowane, nie chcą dalej tworzyć Konfederacji, poszli do innych komitetów, gdzie dostali warunki gorsze, niż my im proponowaliśmy. Więc każda z osób, która ostatecznie nie chciała wystartować z Konfederacji, wyszła na tym gorzej, niż gdyby wystartowała z Konfederacji na proponowanych warunkach. No i dochodzimy do sedna, myślę, czyli rozsądnych propozycji, bo trzeba przyznać, że pan przygotował zestaw ustaw, swojego autorstwa zresztą. No bo jak pan przygotował, to czy jego miały być autorstwa, które brzmią rozsądnie, wyglądają dobrze, specjaliści ze wszystkich stron sceny mówią tak, no dobra, jest okej, faktycznie chłop ma głowę na karku, ale co z tego, kiedy na listach, to na jedynkach macie osoby dość niepoważne i w tym momencie poważne pomysły w reformy kraju, zmian w państwie są personalizowane w postaci na przykład pana Korwin-Mikkego albo Grzegorza Brauna, którzy chyba wbrew waszym intencjom w miasto polityki robią cyrk. Niestety rzeczywistość jest bardzo brutalna i nie do końca taka, jakbyśmy chcieli. Pół roku temu pan profesor Robert Gwiazdowski próbował wystartować w wyborach, jadąc tylko i wyłącznie na poważnych propozycjach, na sensownych reformach i nawet nie zebrał podpisów. Niestety koalicja Konfederacja musi wyglądać tak, jak wygląda, bo inaczej mogłaby w tych wyborach zupełnie nie wystartować. Gdybym ja śladem profesora Gwiazdowskiego otoczył się samymi ekspertami, ludźmi zajmującymi się tylko bardzo poważnymi gospodarczymi tematami, to również bym podpisów nie zebrał. Niestety polityka tak wygląda, że są w niej potrzebne nieróżni aktorzy grający różne role. Potrzebny jest jakiś ekspert, ale potrzebny jest też showman. Jeden bez drugiego nie jest w stanie wystartować w wyborach i otrzymać dobrego wyniku. No ale wasi showmani chyba są troszeczkę antyproduktywni, bo jeżeli mówimy o panu Gwiazdowskim, to on się od was, znaczy ja znam tą narrację i się z nią kompletnie nie zgadzam. Pan Gwiazdowski, oprócz tego, że jest znaną osobą wśród osób, które go znają, jest kompletnie nieznany, nie miał szans zgromadzić wokół siebie jakiegoś większego tłumu zwolenników ludzi, w związku z tym poległ. Wy tymczasem macie od lat struktury, macie ludzi, którzy zbierają podpisy, macie iluś tam prezesów, 6 chyba, tak? Główna, później to chyba pan żartował sobie w jakimś medium, że w Konfederacji jest więcej prezesów niż członków, tak? Dobrze pamiętam? Nie przypomniałem sobie, że tak mówił. Okay. Dobrze, ale wszyscy nasi... Więc pan Gwiazdowski nie miał najmniejszych szans, tymczasem wy ze strukturami mieliście absolutnie szansę i teraz mówi pan o showmanach. No proszę wybaczyć, ale trudno nazwać showmanem przyciągającym ludzi ze środka sceny. Pan się określa jako konserwatysta, a nie liberał, jak wyczytałem parę dni temu, zresztą tak to widziałem. Nie przyciąga do was na pewno wyborców pan Braun, który chodzi niezaproszony do różnych telewizji i do pana ochroniarza, który nie chce go wpuścić, mówi, że jest w gebelsowsko-urbanowskim pomiotem, z którym nie warto gadać. To do was nie przyciąga. Showman to jest macie same Krystyny Pawłowicz wśród tych showmanów. Nie macie ludzi, którzy po prostu by pociągali intelektualnie i lekkością dowcipu. To jest po prostu ciężki cep. Nie zgodzę się z panem. Ja się wcale nie dziwię, nie oczekiwałem tego. Grzegorz Braun w wyborach do Europarlamentu zrobił rewelacyjny wynik na Podkarpaciu. Najlepszy wynik całej Konfederacji zrobił właśnie Grzegorz Braun na Podkarpaciu, więc ciężko uznać, że nie przyciąga on wyborców. Wcześniej dostał ponad 10% w wyborach w Gdańsku przedterminowych, więc naprawdę... Gdzie nie startował konkurent z PiS-u, trzeba dodać, bo to jest istotne. Tak, ale mimo wszystko ponad 10% głosujących zdecydowało się oddać swój głos na Grzegorza Brauna. Zarówno Grzegorz
Braun, jak i Janusz Korwin-Mikke mają swoją rzeszę wyborców, którzy na nich głosują. Mieliśmy w zeszłych latach pomysły, żeby robić partię wolnościową bez Janusza Korwin-Mikkego i zawsze te pomysły spalały na panewce. Nic z nich nie wychodziło. Nic nie wyszło z KNP po odejściu Korwina, nic nie wyszło z UPR-u po wyjściu Korwina. No, więc naprawdę nie jest tak, że Janusz Korwin-Mikke nie przyciąga wyborców. On przez swoje dekady pracy, bo on tak naprawdę pracę polityczną to zaczął jeszcze w latach 60., on przez te dekady pracy stał się chyba najbardziej, jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków i rzeczywiście może wśród komentatorów czy wśród ludzi zaangażowanych na Facebooku nie ma ostatnio dobrej prasy, ale w całej Polsce żyją setki tysięcy osób, którzy będą po prostu głosować na Korwina. A pan jak ocenia pomysł na kampanię wyborczą, opowiadanie o Żydach, homoseksualistach, o tym, że będzie się ich batorzyło, wszędzie Goebbels, wszędzie spiski, czy to pana zdaniem jest poważna kampania? Nie no, ja powiem obiektywnie. To, o czym pan powiedział, dotyczyło kampanii do Europarlamentu. W tej chwili Konfederacja wzięła gwałtowną poprawkę na to wszystko. I wie pan, ja... Nie zgodzę się, bo ja opisana powiem, sytuacja z panem Braunem miała miejsce... Nie spodziewam się, żeby pan się ze mną zgadzał. Ja też się nie spodziewam, że możemy się w czymkolwiek zgodzić, ale jednak próbujemy. Sytuacja z panem Braunem miała miejsce tydzień temu w jednej z lokalnych telewizji. Pan Korwin-Mikke, występując ostatnio w mediach, ponownie zaczął jechać po takich strunach, których w sumie już nie jest chyba sam przekonany, ale to nie jest kwestia Europarlamentu, tylko ostatnich tygodni. Jaki Janusz Korwin-Mikke jest, każdy wie. Wszystko, cały, że tak powiem, profil Konfederacji opiera się o jego nazwisko. Tak jak tutaj pan Sławomir powiedział przed chwilą, starano się bez niego robić, on przechodził z partii do partii i jednak ten elektorat za nim szedł, ten chłopieńcy elektorat. Ja to nazywam tak wdzięcznie chłopieńcem, dlatego że tam jest taka lekkość młodzieńcza, nie? To jest ta lekkość powstańcza taka i prawdę powiedziawszy, idą za nim jak za wodzem, więc dlaczego podcinać nogi? Natomiast pan Janusz Korwin-Mikke jest erudytą, który absolutnie, ja go znam ponad 30 lat, i szczerze mówiąc, jeżeli ktoś w moim towarzystwie mówi, że on jest taki czy owaki, ja zawsze protestuję, dlatego że to jest naprawdę bardzo inteligentny człowiek. I wręcz i wie pan, i to jest tak, że w dyskusjach z nim on broni swojej tezy z wiarą, że pana przekona, używając do tego ekstremalnych porównań często. I te ekstremalne porównania przechodzą do mediów, a nie meritum, w której właśnie Janusz Korwin-Mikke występował. Także ja, o ile mnie czasami irytuje, bo w nieodpowiednich momentach on takie rzeczy mówi, na przykład ja się pytam, po co, nie? Po co? A właśnie po to, że on bardzo poważnie każdego adwersarza traktuje i z nim bardzo poważnie rozmawia. I potem takie efekty są, nie? Ja nie przeczę, że Janusz Korwin-Mikke jest bardzo inteligentnym człowiekiem, tak? Po prostu osobiście też go znam i uważam, że jest erudytą. Tak? Się zgadzamy, proszę bardzo. No proszę bardzo, w trójkę się zgadzamy. Tylko tak politycznie, jest na rynku politycznym, przynajmniej od 30 lat mówimy o tym, o okresie wolnej Polski, od 30 lat, i mówimy o inteligencji. Polityk, który przez 30 lat cały czas wali głową w ścianę i zatrzymuje się na tej ścianie i nie potrafi zmienić taktyki podejścia do wyborców. Czy to jest polityk czy publicysta? Oczywiście, że polityk, ponieważ nie można powiedzieć, że nie odnosi żadnych sukcesów. Tylko dzięki własnej energii, własnej rozpoznawalności wszedł w 2014 roku na czele KNP do Europarlamentu i to był duży sukces. W 2015 zabrakło mu jednego głosu, 30 tysięcy głosów w całej Polsce po jednym głosie na komisję wyborczą, więc naprawdę niewiele. To mógł być drugi sukces bardzo istotny w jego życiu. Ale porównajmy Korwina nie do Kaczyńskiego czy Schetyny, albo może do Marka Jurka, do profesora Piotrowskiego. Czyli niżej, nie przywódca do ludzi, narodu, którzy mieli podobne zasoby, nie wiem, pieniężne, którzy próbowali zrobić coś nowego sami, im to nie wychodziło. Porównajmy go do Gowina czy do Zbigniewa Ziobry. Obaj próbowali kilka lat temu powołać swoją partię, nawiązać jakąś rywalizację z największymi partiami. Im się to nie udało. Oni przegrali w 2014 roku wybory do Europarlamentu właśnie z Korwinem. I dopiero kiedy przegrali z Korwinem w 2014 roku i nie weszli do Europarlamentu,
zdecydowali się posypać głowę popiołem i pójść na kolanach do Jarosława Kaczyńskiego do PiSu. Więc on wygrał konkurencję z wicepremierem Gowinem i z ministrem Ziobro. Są naprawdę duże zwycięstwa. Nie można mu odmówić nieskuteczności. Ja nie zgodzę się tutaj z kolegą, dlatego że po pierwsze Korwin-Mikke to jest pewnego rodzaju marka, która była budowana od początku 90-tych lat. To jest po pierwsze. Po drugie, Korwin-Mikke tą markę zbudował i tak samo smakuje. Czyli inaczej mówiąc, on po prostu od początku, ja pamiętam jeszcze w telewizji Porion, podobne studio żeśmy mieli, jak tutaj w telewizji Porion, pamiętam go jako pierwszego polityka. Ja na niego głosowałem od początku jak na prezydenta. Szaleńczo na ścianę szedł, szarżował. Wiadomo było, że nie dostanie się na prezydenta, a tą jego odwagę wtedy ludzie cenili, szczególnie młodzi ludzie, jakim ja wtedy byłem, głosowali na niego i te 2% on zawsze miał. I te 2-3% on zawsze ma do dzisiaj. To jest tak, że Korwin-Mikke jest wartością samą w sobie. Faktem jest, że podczas badania opinii publicznej on ma największą nieufność, czyli to jest ta nieufność największa wśród polityków, ale rozpoznawalność ma największą. I prawda jest taka, że w momencie, kiedy właśnie zbuntowany elektorat, taki elektorat, na którym Kukiz 15 wszedł do Sejmu, ludzi, którzy chcą przeciwstawiać się temu, co się dzieje, ludziom, którzy chcą zmieniać swoje otoczenie, ja dlatego nazywam to zbuntowanym elektoratem, czyli ludzie czynu, głosowali na Korwina, alternatywy nie mając na inne ugrupowania. Ja oceniam, że ich jest około 10-12% w skali Polski. Natomiast to nie ma nic wspólnego z elektoratem pana Gwiazdowskiego, czy elektoratem pana Marka Jurka, czy nawet Grzegorza Brauna. Absolutnie dwa światy. Czy dlatego właśnie Kaja Godek opuściła w Konfederację, gdyż właśnie była trochę z innego świata? Nie. Kobieta, którą broniliście po prostu jak niepodległości przed dziennikarzami, którzy zadają jej złe pytania, a w finale tak bez płaczu chyba się rozstaliście z nią. My chcieliśmy bardzo, żeby Kaja Godek kandydowała z naszych list do parlamentu. Miała propozycję startu z Siedlec, z miejsca numer 1, z dobrego okręgu, gdzie zawsze mieliśmy bardzo wysokie poparcie. Niestety Kaja Godek się na to nie zgodziła. Poszła. Chciała miejsce wyższe niż pierwsze? Ona przede wszystkim chciała mieć jedynkę w Warszawie, okay. Na co nie było zgody. Inni kandydaci wybierali się z pierwszego miejsca w Warszawie. Ostatecznie poszła do Marka Jurka, nie udało im się zebrać podpisów i nie wystartowała w tych wyborach i należy właśnie do tego szeregu ludzi, którzy nie przyjęli propozycji Konfederacji i źle na tym wyszli. Okay. Ja bym prosił tylko, żeby pan brał pod uwagę, że ja tu siedzę, bo tak naprawdę te bajdurzenia takie na temat, kto przyjął jedynkę, kto nie przyjął jedynki, jakieś tutaj handle, przecież w tym wszystkim, panie Sławomirze, gdybyście chcieli, to by była, gdybyście chcieli, to ja bym był jeszcze w Konfederacji, gdybyście chcieli, natomiast wy nie chcieliście i nas nie ma i najważniejsze, żeby mówić po prostu prawdę. I co z tego, że ja miałem jedynkę w Warszawie, jak ja mówiłem o przyszłości i o Konfederacji. Konfederacja nie ma być partią sama w sobie. Konfederacja miała być urządzeniem do wprowadzenia wielu partii, nie tylko tych partii, które dzisiaj są, ale wielu partii do Sejmu. A wy żeście tą Konfederację po prostu za plecami założyli, podzieliliście sobie zarząd, podzieliliście sobie głosy w tym zarządzie, a potem żeście wszystkim innym powiedzieli, no macie tu po jednym, czy po półtora i tyle. No więc na to zgody nie ma. No ja mam lustro i się muszę w to lustro patrzeć. Natomiast ja reprezentuję jednak trochę ludzi zebranych w Polsce i na to pozwolić nie mogłem, być lekceważonym przez własnych zresztą kolegów, którzy notabene wykorzystali projekt, który ja stworzyłem w listopadzie. No. Panowie, o waszych problemach personalnych w Konfederacji i poza Konfederacją porozmawiamy w trzeciej części naszego spotkania, na którą serdecznie państwa zapraszam. Witam państwa w trzeciej części gorących pytań, w których to gorącym pytaniem, nie wyartykułowano do tej pory, ale myślę, że jest ono na miejscu. Co dalej z małymi ugrupowaniami, które chcą wedrzeć się na scenę polityczną? Państwo, moim gościem jest pan Sławomir Mentzen, Konfederacja, Partia Korwin, Wolność. Korwin.
Dobrze. Czy jak mówię kuce, to jest to obraźliwe, bo się wiele osób na mnie obraża, jak mówię kuce na temat na korwinistach. Przecież od wieków zawsze się mówiło o korwinistach kuce. Dlaczego nagle to się stało obraźliwe dla wielu osób? Zależy, do kogo pan mówi kuce. A, bo w końcu są teraz narodowcy, którzy nie znają tego slangu, w związku z tym odbierają to pojedynkę, tak? Mamy też wyborców, którzy nie są kucami i czują się obrażeni. A mamy też wyborców, którzy utożsamiają się ze słowem kuc i sami się tak określają. No właśnie o to mi chodzi. Ale wyborca nie musi być członkiem partii. Nie? No to prawda, się mówi o członkach partii. No jak się wchodzi do Korwina Mikke w ramiona, to się zostaje kucem i już to zawsze tak było. A to zdaje się, że opowieść jest taka, że po prostu mają te związane włosy z tyłu. No tak, tak, bo to w pierwszej partii towaru, że tak mogę powiedzieć, politycznego dla Korwina Mikke byli właśnie informatycy, tacy trochę autystyczni, którzy mieli długie włosy i non stop mówili o tym, o parytecie złota i te włosy związane do tyłu były to kuce, stąd nazwa kuce. Tematy bardzo mądre, dokładnie. Parytety złota. Pan Marek Jakubiak? Federacja dla Rzeczypospolitej. Miałem panów powiedzieć po raz trzeci w tym programie, przed końcem poprzedniej części pan Marek ostro pana zaatakował. Witam ostro. Co pan na to, panie Sławomirze z Konfederacji? Muszę tutaj cofnąć się kilka miesięcy, kiedy na początku grudnia 2018 roku weszliśmy w sojusz z Ruchem Narodowym. Od samego początku próbowaliśmy zaprosić pana Marka Jakubiaka do współpracy. Niestety przez całe tygodnie bardzo źle nam to szło. Pan Marek nie odbierał telefonów od prezesa. A z drugiej strony zdradzę, był opór Ruchu Narodowego. Nie przychodził na spotkanie, na którego zapraszaliśmy, więc w pewnym momencie naprawdę nie mogliśmy już dłużej czekać. Musieliśmy podjąć dwie akcje. Pierwsza to było złożenie papierów rejestracyjnych, żeby zarejestrować partię Konfederacja już z myślą o wyborach parlamentarnych, ponieważ doskonale wiemy, jak działa sąd rejestrowy. Wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy z tym zwlekać, to albo sąd nie zdąży przez wiele miesięcy zarejestrować nam partii do wyborów, albo jeżeli będziemy składać ten wniosek już po ogłoszeniu nazwy Komitetu Konfederacja w wyborach europejskich, co też musieliśmy zrobić, żeby zacząć kampanię wyborczą, to ktoś nam tę nazwę po prostu ukradnie i pierwszy zarejestruje partię Konfederacja. Dlatego nie mogliśmy dłużej czekać i musieliśmy tą partię zarejestrować, kiedy jeszcze pan Marek nie zdecydował się na dołączenie do nas. Kiedy pan wreszcie się namyślił, no już nie mogliśmy zmieniać dokumentów rejestracyjnych i ryzykować tego, żeby rejestracja partii się przedłużyła. Natomiast co do tego, czy my chcieliśmy, żeby pan dalej z nami współpracował, czy też nie, to oczywiście chcieliśmy, ale jeszcze raz powtórzę, że liczba okręgów w Polsce to jest 41. Nie jesteśmy w stanie każdemu dać tylu jedynek, ile ten ktoś chce. I pana propozycja, którą mieliśmy dla pana, to była oczywiście ta jedynka w Warszawie. Do tego zaproponowaliśmy kilka jedynek w różnych miejscach w Polsce. Jeżeli porównamy tą propozycję do tego, na co pan się w końcu zadecydował, czyli jedynka z bezpartyjnych samorządowców w Krakowie i nie wiem, czy jakiekolwiek jeszcze jedynki gdziekolwiek w całej Polsce, to była to oferta po prostu lepsza i lepiej dla wszystkich by było, gdyby pan wystartował z Konfederacji, a nie z bezpartyjnych samorządowców. Panie Marku, to brzmi, jakby pan był próżnym człowiekiem i dlatego sabotażystą. Nie, to taka narracja wybudowana na okoliczność tłumaczenia faktów. Natomiast to są fakty, jak widzę, z cyklu chuj paproci, takie opowiadania bajek. Otóż w listopadzie w Sejmie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiłem projekt Federacji dla Rzeczpospolitej. Ten projekt się spodobał również świętej pamięci Kornel Morawiecki brał w tym udział, bo i jego zapraszałem do tego bardzo dużego projektu. Ten projekt na tyle się spodobał, że Korwin-Mikke, który był świadkiem, i Robert Winnicki, też był członkiem tej rozmowy. Pan może o tym nie wiedzieć, bo to było w Sejmie dla bezpartyjnych, takich pomieszczenie mamy, takich dla, ja mówię, posłów niezrzeszonych po prostu. I Korwin wtedy powiedział, no federacja nie może być, bo to jest pański pomysł, natomiast zbudujemy konfederację. Leroy podpowiedział, że to może się nazywać przecież konfederacja. Ja z natury rzeczy z tą federacją czekałem do samego końca, żeby się zdecydowali, ponieważ chciałem, żeby wszyscy byli założycielami tej federacji. Natomiast natychmiast ten projekt został przechwycony przez Ruch Narodowy i partię Korwin i za moimi plecami powstała partia, i nie w grudniu, tylko bodajże w styczniu albo w lutym, nie chcę tu zgadywać, która okazało się, że cały zarząd został zbudowany z członków Ruchu Narodowego i Konfederacji i 30 paru członków, oczywiście nikogo, tylko z tych dwóch ugrupowań. Potem propozycja była, już nie będę opowiadał, ale to jest naprawdę, no więc, ale... to było, minęło, natomiast ja nie podchodzę do życia politycznego jak do handlu.
Dla mnie ta jedynka warszawska nie znaczyła nic. Dla mnie partnerstwo było najważniejsze. Dlatego, że ja uważałem, że każda organizacja, która wstępuje, powinna mieć jeden głos. Kropka. Okej, okay, panowie, zostawmy zaszłości. Ja bym tylko myślę, że po prostu będziemy o tym rozmawiać, to możemy poświęcić następną, ostatnią część programu. Marek zarzucił mi mówienie nieprawdy. A, okej. Okay. To nie można tak. No to no, ja nie mogę tak. Nie mogę zostawić. Partia Konfederacja była rejestrowana na początku marca, kiedy jeszcze pan nie przystąpił do projektu, no, do naszego wspólnego startu w Europie, w wyborach europejskich. Poprzednio mówił pan o grudniu. W grudniu zawarliśmy sojusz z Ruchem Narodowym, ale to nie była partia Konfederacja, tylko ogłosiliśmy wspólny start do wyborów europejskich. I nie było to za pana plecami, bo my nie też potrzebowaliśmy pana zgody. Te technikalia są kompletnie czytelne dla przeciętnego odbiorcy, w związku z tym ucinam tę rozmowę, przechodzimy do konkretów. Pan Mentzen jest autorem, tak wspomniałem, szeregu ustaw, które zamierza wprowadzić w rzeczywistość, kiedy tylko zdobędzie władzę w Wielkim Imperium Lechickim. One są bardzo dobrze oceniane przez specjalistów ze wszystkich stron. Pytanie o skuteczność, bo mówili panowie o tym, że Korwin-Mikke, szczególnie pan o tym mówił, że wielki sukces odszedł, bo wszedł do Europarlamentu, prawie że wszedł do Sejmu. Kukiz wszedł do Sejmu z dużą porcją posłów. Panowie, zacznę od pana z Konfederacji. Na czym skończyła się wasza wizyta w Europarlamencie? Od strony skuteczności. Bardzo przepraszam, ale w Europarlamencie można przede wszystkim mówić. Żaden europoseł, nawet żadne największe, takie jak Prawo i Sprawiedliwość z Polski, delegacja nie ma wpływu na pracę Europarlamentu. Tam od wielu dekad rządzi jedna i ta sama koalicja, gdzie naszych europosłów za bardzo nie chcą. Jedyne, co można było mówić w Europarlamencie, robić, to właśnie mówić. I zarówno Sośnierz, jak i Korwin tą robotę wykonali z naddatkiem. O tym, że to można tylko mówić, wiadomo było przed wyborami, ale do wyborów w Korwin szedł pod tym całkiem innym hasłem, że idziemy zmieniać, rozbijać Europę, jak ja tam wejdę, to wysadzę to wszystko w powietrze. Ale faktycznie w Europie będzie dużo, nie mieliście do roboty. No to pytanie do Kukiza. Co wyście zrobili chłopy przez te 4 lata jako Kukiz 15, zanim nie przeistoczyliście się w PSL? W dużej części. Jak Konfederacja dostanie się do Sejmu, czego oczywiście życzę, bo ja ogólnie wszystkim dobrze życzę, to się dowie, że w Sejmie nic nie zrobią. Jeżeli nie wejdą w koalicję i nie będą mieli wpływu, autentycznego wpływu na budowę ustawodawstwa, na legislację, to niczego nie zrobią. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że potem przychodzi do głosowania i jest większość, która nawet nie wie, za czym głosuje. Tak na przykład odwołano mnie z członka komisji VAT-owskiej do spraw wyłudzeń VAT i nawet mówiono, pytam się Prawa i Sprawiedliwości, przecież ja tam trochę znajomych mam, trochę, dlaczego żeście mnie odwołali? Oni mówią, to my żeśmy cię odwołali, no więc rzecz w tym, że dostaje się zestawienia głosowania i jak Konfederacja będzie w Sejmie, to też takie zestawienia będzie sobie robiła, żeby spójnie głosować, a nie od sasa do lasa. To się okaże, że zbiór, życzeniowy zbiór tej chłopięcej takiej, takiego chłopięcego spojrzenia na legislację, raz, dwa na ziemię się zejdzie. Po prostu Sejm zatracił swoją, że tak powiem, rolę władzy ustawodawczej. Czyli co, nie ma sensu wchodzić do Sejmu jako małe ugrupowanie, bo nie ma się szans przepchnięcia nie, trzeba być, niczego kompletnie? Trzeba zmieni, absolutnie, się mieć, udało jednak, trzeba absolutnie mieć. Kukiz po prostu warczał na wszystkich. Mhm. Natomiast trzeba mieć w sobie trochę pokory, wchodząc do Sejmu i trzeba się po prostu dogadać. Nie? Mhm. I to jest polityczne. To, co Korwin mówi, on mówi prawdę. Nawet z diabłem, tylko że ten diabeł jest bardzo sprytny. Ten diabeł jest dużym kolegą, który będzie tak prowadził swoje negocjacje, żeby rozbić małe ugrupowania. Mm-hmm. I prawdę powiedziawszy, udało na koniec się, jak tylko decyzja była polityczna, Jarosława Kaczyńskiego rozbijać Kukiz 15, to ile to trwało? 2 dni, 3 dni? Pyk, poszło. I nie ma Kukiz, no. Z diabłem także pójdzie pan, panie Sławo, i że w pakt, jeśli tylko będzie można zrealizować choć część pana ustaw, nad którymi tak długo pan siedzi, i faktycznie stworzył pan całkiem interesujące dzieło. Winston Churchill powiedział, że jeżeli Hitler napadłby na piekło, to pierwszy wystąpiłby z panem na cześć diabła. Faktem jest, że... A pan co na to? Ja bardzo cenię Winstona Churchilla. Okay. Nie zamierzamy oczywiście z góry wchodzić w koalicję z kimkolwiek. Nam chodzi o realizację naszych postulatów. I prawdą zweryfikowaną empirycznie jest to, że nawet będąc jednym posłem można coś w Sejmie załatwić. Chociażby Piotr Liroy Marzec przepchnął co najmniej 2 ustawy swoimi siłami, nakłonił do ich realizacji Prawo i Sprawiedliwość i to się udało. Dalej posłowie mają
możliwość przeprowadzenia drobnych zmian na poziomie komisji sejmowych w trakcie pracy legislacyjnej. Aha. Tam często posłowie, którzy siedzą w komisjach, nie mają wiedzy eksperckiej i czasem można ich przekonać do drobnych ułatwień. Lobbować. Tak, tak. To lobbying jest, znaczy, polityczny lobbying. No. Na poziomie komisji sejmowych, gdzie nie ma kamer, gdzie po cichu pracuje się nad poszczególnymi zapisami w poszczególnych ustaw, można czasem jakiś detal zmienić, który w przyszłości ułatwi życie wielu ludzi. Czy ja dobrze czytam, bo żeby w obecnym Sejmie i w przyszłym prawdopodobnie, bo wyniki wyboru dopiero za kilka dni, bo w przyszłym Sejmie prawdopodobnie, jak powiedziałem, tak jak w teraźniejszym, żeby cokolwiek przeforsować, trzeba współpracować z Prawem i Sprawiedliwością. Czyli pan przed chwilą zapowiedział współpracę z partią rządzącą, rozumiem, w przyszłości. No bo jak pan chce przepchnąć swoje ustawy, no przecież chyba nie kolaborując z opozycją, która nie ma żadnych szans. Jest mi zupełnie obojętne, kto poprze nasze rozwiązania. Nie mówię o wchodzeniu... No, ale musi ktoś poprzeć, to ma siłę przebicia, bo to nie może być tak, że jakby panu było obojętne, na przykład bo pana, panie Zenku na ulicy, pan popiera, no to idzie pan z nim w koalicji, jeżeli, nie musi pan spisać. Jeżeli przekonam posłów Prawa i Sprawiedliwości do poparcia naszego pomysłu, to nie będę się obrażał na nich, że głosują za moim pomysłem. Mamy mnóstwo pomysłów, które, jestem przekonany, spodobają się większości Polaków i nawet posłom PiS-u albo posłom Platformy. Złośliwi mówią, że pańskie ustawy to CV-ka wysłana do Jarosława Kaczyńskiego. A nie słyszałem takiej opinii. Bo to ja właśnie wymyśliłem przed chwilą. to już usłyszałem. Na przykład pomysł, żeby... W sensie, że kiedy zobaczy profesjonalizm pana działań, faktycznie to jest profesjonalnie bardzo zrobione, być może będzie chciał pana wyłuskać. Czy w sytuacji, kiedy przyjdzie pan Jarosław Kaczyński i mówi tak, panie Sławomirze, ja pana biorę do siebie i realizuję ustawy. Zostawi pan Konfederację, czy będzie jej wierny aż po grób polityczny? Ja naprawdę... To jest ostatnie pytanie w tym programie, musimy kończyć. Tak czy nie? Naprawdę nie jestem zainteresowany karierą, jaką robi Adam Andruszkiewicz. To nie jest moja rola w polityce. Adam Andruszkiewicz to dość mocny cios poniżej kolan. Do widzenia państwu. Dziękuję panom za spotkanie. Do zobaczenia po wyborach. Powodzenia obu panom. Do widzenia. Dziękuję państwu.